Aby ściągnąć czynnik do agregatu, będziesz potrzebował zawór serwisowy, on ułatwia pracę, manometry analogowe lub cyfrowe. W naszym przypadku mamy T157S, jest to manometr cyfrowy, on ułatwia znacznie pracę, pokazuje dokładniej czynności, które wykonujemy. No i oczywiście wąż, którym połączymy naszą jednostkę zewnętrzną z manometrem, aby śledzić, jakie jest ciśnienie na porcie z sądzem. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby odpowiednio dobrać imbus wcześniej, w którym zakręcicie porty wysokiego i niskiego ciśnienia. Odkręcamy kołpak serwisowy. Podłączamy zawór serwisowy. Pamiętajmy o tym, żeby na początku był odkręcony, ponieważ działa on w taki sposób, że w momencie jak wkręcacie go, wysuwa się tutaj ten czpień, który uruchamia zaworek shreddera i w tym momencie powoduje, że gaz po prostu, czynnik, który jest w agregacie, zaczyna po prostu przelatywać tutaj przez ten zawór serwisowy. Także zastosowanie zaworu serwisowego jest bardzo fajnym i super rozwiązaniem, ponieważ gwarantuje Wam, że ilość czynnika, która ucieknie z agregatu podczas jakiegokolwiek serwisu, jest po prostu minimalna. Tak jak powiedziałem, działa w taki sposób, że w momencie, kiedy wkręcamy, ten wewnętrzny czpień się wysuwa, dobija do zaworu shreddera, który jest tutaj wewnątrz i powoduje, że ten port jest po prostu otwarty. Na razie wykręcamy do samego końca. Teoretycznie wystarczy to dokręcić, a można czasami poprawić delikatnie pleszczykami. Tu nie chodzi o to, żeby to bardzo mocno dokręcić, ponieważ wewnątrz mamy uszczelkę teflonową, którą możemy uszkodzić. A ona już przy niewielkiej sile powoduje, że szczelność jest na bardzo wysokim poziomie. Jak widzicie, w tym przypadku mamy port serwisowy tylko w jednym miejscu, nie ma go w dwóch miejscach. Często jest tak, że w urządzeniach wyższej klasy porty serwisowe są na ssaniu i na tłoczeniu. Tego typu rozwiązanie jest bardzo fajne, ponieważ serwisant w tym samym czasie może obserwować, co się dzieje na tłoczeniu i na ssaniu. W tym przypadku standardowe rozwiązanie, port serwisowy tylko w jednym miejscu. Co chodzi o kolorystykę, jak widzicie, nawet w urządzeniach cyfrowych macie też oznaczenia kolorowe, niebieskie, czerwone. Tu jest niskie ciśnienie, w tym przypadku jest wysokie ciśnienie, także pod niskie ciśnienie będziemy podłączali port serwisowy i uruchomimy klimatyzator w funkcji chłodzenia. Jeżeli będziecie mieć do czynienia z manometrami analogowymi, tam będzie podobna sytuacja, tylko będą dwa liczniki. Na jednym manometrze będzie pokazane niskie ciśnienie, na drugim wysokie ciśnienie, kolorystyka oczywiście niebieski, czerwony. Na samym początku nie wspomniałem Wam o tym, że przyda się oczywiście pompa próżniowa, z uwagi na to, że musicie zrobić próżnię pomiędzy manometrem a portem serwisowym, z uwagi na to, że w tym przewodzie może znajdować się jakakolwiek wilgoć, która w momencie ściągania czynnika zostanie po prostu wciągnięta do agregatu. Jeżeli Wam zależy na dobrze wykonanej pracy, należy zrobić próżnię. Na 100% wtedy do agregatu nie dostanie się w żaden sposób wilgoć, która nie jest mile widziana. Jak widzicie, do portu niskiego ciśnienia mamy podłączony już przewód, połączony z zaworem serwisowym. No i połączyliśmy sobie przewodem żółtym naszą pompę próżniową. Tu mam zawory pootwierane, te są pozamykane. W tym przypadku też mam zawór otwarty, ale zawór serwisowy cały czas jest zamknięty z uwagi na to, że gdyby się okazało, że mamy go wkręcony, a tu się nam pojawił czynnik, to pompa próżniowa zacznie ściągać na ten czynnik z agregatu, no a tego na pewno byśmy nie chcieli. Często też się tak zdarza, że podczas próżni zawór, który tu jest tutaj, jest niedokręcony i instalatorzy, którzy montują tego typu urządzenia, robiąc próżnię, robiąc dodatkowo pod górę, ponieważ może dojść do sytuacji, że czynnik zostanie ściągnięty. Te porty są odkręcone, tu mam wszystko pozakręcane i startujemy. Czas takiej próżni, tak na dosłownie, to jest około minutki, dwie, więcej nie potrzebujecie, z uwagi na to, że ten obwód, ten układ jest bardzo krótki i robimy to tylko i wyłącznie po to, aby było profilaktycznie dobrze wykonana robota. Próżnia została wykonana, zakręcamy zawór, tu mamy połączoną pompę próżniową. Pompę próżniową możemy wyłączyć. Uruchamiamy w tym przypadku nasze testo. Wybieramy odpowiedni tryb. Klimatyzacja plus chłodzenie. Jak widzimy, po lewej mamy niskie ciśnienie, po prawej mamy wysokie ciśnienie. Aktualnie mamy minus 1 bara. Jest to spowodowane tym, że użyliśmy pompy próżniowej, także w tym układzie, w tym przewodzie mamy minus 1, to znaczy bardzo dobrze. Uruchamiamy teraz klimatyzator na około 10-15 minut w trybie chłodzenia. Wkręcamy sobie zawór serwisowy bardzo powoli. Pamiętajcie o tym, żeby go nie wkręcać na siłę, tylko obserwować, co się dzieje w układzie. Obserwować, co się dzieje na manometrach.
I jak widzicie, jeszcze można pół obrotu wkręcić zawór serwisowy, ale nie przeginać, bo często jest tak, że niektórzy wkręcają ten zawór serwisowy do samego końca, krzywią zaworek shreddera, no i jest problem wtedy ze szczelnością. Teraz pokazało nam się 15 barów ciśnienia w całym układzie. Uruchamiamy klimatyzator. Spójrzcie, jak ciśnienie spada na ssaniu. Wcześniej nam się wyrównały ciśnienia w układzie. Teraz już ruszyła sprężarka, która pokazuje, że mamy w granicach 6 barów na ssaniu. I tak jak powiedziałem, pozwólmy klimatyzatorowi na to, aby przez przynajmniej te 15 minut popracował, żeby ciśnienia w układzie ładnie się zrównoważyły, a później przejdziemy do kolejnego etapu, to znaczy już ściągania czynnika do agregatu. Jak zauważyliście na samym początku, klimatyzator wystartował z dość niskim ciśnieniem. Minęło dosłownie kilka minut i ciśnienie nam już podskoczyło na ssaniu prawie do 8 barów. Dajmy mu jeszcze parę minut, dosłownie zbliżymy się koło 9 i kontynuujemy naszą procedurę. Co do kwestii ciśnienia na porcie ssącym, to nie jest tak, że za każdym razem musi być 9 barów, 8, 7, wszystko zależy od tego, czy wasze urządzenie jest odpowiednia ilość czynnika. Druga kwestia to jest to, w jaki sposób zostało to urządzenie już wyeksploatowane, także nie ma tutaj złotego środka odnośnie ciśnienia, jakie powinno być i nie należy się sugerować tym, co na tym filmie pokazujemy. Ważne jest to, aby uruchomić urządzenie, aby one popracowało te 10-15 minut w takim celu, aby olej ładnie się rozprowadził, ciśnienia się wyrównały, tak aby ta procedura po prostu przebiegła w sposób prawidłowy. Teraz przejdziemy do zakręcania portu wysokiego ciśnienia i w tym samym czasie obserwujemy, co się dzieje na manometrze. Tu powinno spadać nam ciśnienie, to znaczy urządzenie powinno ściągać cały czynnik do agregatu. W agregacie mamy tak zwany akumulator czynnika, w którym cały ten czynnik w jakiś sposób się gromadzi. W momencie, kiedy zakręcimy port wysokiego ciśnienia, a tu nam zejdzie już do zera, nie panikujemy. Przechodzimy do zakręcenia portu niskiego ciśnienia i w momencie, jak to zakręcimy, wyłączamy klimatyzator. Zakręcamy port wysokiego ciśnienia, obserwujemy, co się dzieje na manometrze. Ciśnienie nam już spada. Pamiętajmy, aby zakręcić ten port do samego końca. Słyszymy po pracy sprężarki. Powoli przechodzimy do zakręcania portu niskiego ciśnienia, ale pozwalamy mu dalej sobie ściągnąć. Słychać po charakterystycznej już pracy sprężarki. Port jeden i drugi zakręcony. I teraz możemy wyłączyć klimatyzator. Czym należy się sugerować? Sugerować w pewien sposób wskaźnikami manometru, a druga kwestia to jest słuchać tego, w jaki sposób pracuje sprężarka. Sami słyszeliście, jak pracowała, gdzie to słychać o Was, to wtedy po prostu te porty należy zamknąć do samego końca. W tym przypadku cała procedura została wykonana poprawnie, czynnik został ściągnięty do agregatu, spokojnie możemy rozpiąć jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną. W przypadku, jeżeli jesteśmy u inwestora i planuje jakiś remont, jednostki można zabrać powiedzmy do magazynu, można przeprowadzić serwis parowników. Dziękuję za zainteresowanie tym odcinkiem. W najbliższym czasie postaramy się nakręcić Wam kolejny odcinek z kwestii serwisowych. Tym samym czasem Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. I nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego